Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w terenie specjalnym, a ze mną jest Wojtek i cześć. Michał. Siema. Wojtek już raz ze mną był w plenerze. Gdzie byliśmy? Na Dodge Rampola, na zlocie. Michał jest pierwszy raz. Michał w zasadzie prowadzi kanał Droga Środka. Na YouTubie. Tak jest, możecie sprawdzić. Wiadomo, co trzeba zrobić, nie będziemy żebrać. Ale tak naprawdę czym się zajmujesz? Ja się zajmuję akupunkturą, osteopatią i fizjoterapią. Także jeżeli coś nas tutaj rozłoży, to mamy lekarza na planie. Tak jest. Zobaczymy, jak bardzo dzisiaj się ubłocimy. Yeah, it's been a long time coming. They ain't come for my W takim razie zamieniam się z Michałem. Michał tak naprawdę chciał przyjechać na oko. Zobaczymy, jak urwiesz, to wiadomo, co się dzieje, nie? Myślałem, że będę kisił jako pasażer. Jedziemy. Geneza naszego spotkania wyniknęła z tego, że ja przychodząc na akupunkturę do Michała, no tak jakoś się dogadaliśmy, żebyśmy pojechali na offroad. Michał lubi takie wyzwania, także proszę bardzo, właśnie usiadł za kierownicę i działa. Chyba mi uciekł. Ja tutaj jechałem raz, jak mi Karolina kupiła jakiś tam prezent marzeń, no nie? Jechałem G-klasą, ale z ludźmi, którzy znają tą trasę i no wiedzą, gdzie można pojechać. I z przodu ta G-klasa wydawała mi się też mega ogromna. Ale jakąś starą G-klasą? Tak, tak, to była stara G-klasa. I wiecie, facet do mnie mówi, tutaj musisz skręcić trochę bardziej w lewo, ja nie widziałem w ogóle... Wiesz, tego co się dzieje przede mną, no nie? No bo jak widzisz, to nie widzisz, wiesz o co chodzi? Tak, to. Ej, a wy w ogóle nie wiecie, jak mam bonus na dzisiaj. Jaki? Michał, z racji, że ma pozwolenie na broń, wziąłem śrutówkę. Także zobaczymy, kto będzie królem strzelców. Ostatnio jak byłem z chłopakami, z Radkiem i Filipem na biwaku, no to przegrałem. No tak się zdarza. Dzisiaj, Michał, to byłaby hańba. Ale broń krótka czy długa? Krótka. Mogą ostrą wziąć przecież. No tutaj już mamy dosyć ciekawszy teren. A może będzie taki... To chyba ja tam się przełączę teraz. Rowik, nie? Bo wolę być odpowiedzialny za szkody. Nie wiem, ile tam mam... Przy świtu, wiesz, o takich rzeczach. Co
No trudno. Niby samochodów się nie pożycza, szczoteczek do zębów, nie? Znacie to wszystko. W odbytnicy. No kurwa, dlatego wziąłem profesjonalistów. Chciałem powiedzieć, że Michał jest doświadczonym podróżnikiem, bo brał już udział w Złombolu. W czym jeszcze brałeś udział? Nie no, byłem przede wszystkim Złombol. Złombol? Dużo jeździłem po Europie, nie? Ale w rajdach to tylko Złombol. No ale Michał ma fajne zajawki, bo jeszcze kiedyś mówiłeś mi, że chyba strzelaliście się w lesie, coś takiego, na drużyny. Tak, tak. No to już tak z 15 lat temu jeździliśmy na milslimy, takie, gdzie się strzela z ASG, czyli na kuleczki się strzela. No. Z karabinów, takie symulacje pola walki. Czyli jesteśmy, to są moje klimaty. Czyli jesteśmy dzisiaj na typowo męskiej zabawie. Tak, jak to się mówi, małe dzieci. Znaczy duże dzieci, no w zasadzie duże. Zakładam kalosze, bo to chyba czas. Marcin operator to już stwierdzi, że już naprawdę jestem świrnięty, jak już jest ze mną na kilku różnych rzeczach. Za każdym razem coś głupszego wymyślam, nie? No ja kiwa głową z tyłu. Tak, tak. Nie wiem, co będzie następne, ale no mam nadzieję, że się zgodzisz, cokolwiek nie wymyślę. Zobaczymy. No powiedz, że tak! Powiedz, tak, że tak! Tak, tak! Powiedz, że tak! I stanąć, podjechać tutaj i jakby przodem się ustawić do tego drzewa, bo o co mi chodzi? No wiem, że przez zblocze pociągniemy to... Przez zblocze wyciągniemy to tam na bok, spróbujemy wyciągnąć. No dobra, tylko dobra. Żeby właśnie lina była nastawiona na to drzewo, dobra, tak? Dobra, to ja się albo ustawię, na tylko na komary się przypniemy, co? I co, zapniemy się o tamto drzewo? Znaczy ja bym proponował albo to zjarać, albo wysadzić, nie? Ale chyba nie mamy takiej opcji. No nie wiem, nie mamy tyle czasu. Nie mamy musimy, tyle czasu. Musimy szybko działać. Blisko kiełbaski. No także to... co, to ściągamy na bok? No wydaje mi się, że tak, przez blok. Ale ja nie wiem, czy przez to drzewo, czy przez tamto drugie. Przez tamto drugie. Nie wiem, czy starczy nam liny. Chociaż nie, no w sumie jest i kinetyk i ten. No kinetyka mamy. To no to mamy tej zabawy na trochę czasu. No to tu byś musiał chyba tak wycyrkować, żeby przodem... No dobra, to wjeżdżam tak. Na drzewo tam postawić. Na tamto drugie? Na drugie. Czy na to pierwsze jeszcze spróbujemy? Nie, pierwsze będzie ci według mnie to cienkie, co jest z przodu będzie ci przeszkadzać. Ale chcecie okres linę wokół drzewa, żeby tak zrobić to pod kątem takim, tak? No, okay. Zahaczamy o drzewo i tutaj, nie? Okej. Okay. No. Tam no celujemy, tak? Dobra. To drugie. Dobra. Damy radę. Tu przejście. Będzie. Mów mi tam, bo nie mam czujnika.
Tak, tylko muszę je... Pokaż. Dobra, wiem to. Typowa polska budowa. Jeden pracuje, drugi nie patrzy. A trzeci chce robić siku. Czekaj. Bierze inny. Ci tu byli. Zbierzemy. Tam mamy drzewo. No daj mi. Czy jeszcze tam zapinasz tamto? Już uporządkujmy dla innych. No. Dobra. Hip hip hurra! Zaluzuj. No to już raz na luzaku. Droga środka. O, dobra, droga środka. No, minęła już jakaś chyba godzinka od startu, nie? Uh-huh. Napotkaliśmy naszą pierwszą przeszkodę. Kawał drewna się udało wyciągnąć tutaj za pomocą wyciągareczki. Chyba była pierwszy raz używana, nie? Tak, pierwszy raz była używana. W zasadzie Michał mówił, że jesteśmy w stanie ją przenieść. Tak jest. Znaczy to drewno, że jesteśmy w stanie przenieść, ale z racji, że z Wojtkiem wybieramy się prawdopodobnie do Albanii, o ile wyrobię paszport, no to musieliśmy spróbować, czy wyciągarka działa, także działa. No wiadomo, nawet z profesjonalistami. Zawsze to mówię, że ja jestem amator i jeżdżę tylko z profesjonalistami. Tak jest. A że działo to armata, to nam się tu wszystko zaarmatało i zadziałaliśmy jak sprawnie działająca organizacja. I nie mamy tu żadnych problemów, są tylko wyzwania, więc mieliśmy samego prezesa, tutaj wiceprezesa i no był robotnik taki, który... Tam... Tu są sami prezesi, przepraszam. Tu są sami prezesi. Hola, hola. No nie, dobra, to na razie. Nie śmieć w lesie. Zbieramy śmieci, tak jak wcześniej było na ujęciu. Chłopaki zostawili butelkę, a my to zabieramy. Jedziemy dalej. No tu jest jeszcze. No tu jest, tu w górę jest. Tylko, że tam trzeba będzie zjechać chyba dołem. Ja myślę, wiecie co, nie, może tam pojedźmy sobie, zróbmy takie kółko, czy nie? No dobra, dobra. Ja bym tu pod... Thank you.
Dziękuję. Patryk Słońki. Tak to wygląda. Kąpiele błotne. Dobra, i po prostu. To jest dosyć głęboko. To jest dosyć głęboko, ale dla ciebie będzie ok, tylko. Dobra, to musisz bardziej prosto odejść chyba, bo będzie chlapało. Gdzie się działo? Chyba mamy szołów. No, może być ciężko. Grząsko tu jest. Żeby nie spadł na dół ty. Chyba muszę. To będzie zabawa, bo ten chmut jest strasznie długi, nie? No. Znaczy chyba nie zawiesię na tym, nie? Myślę, że może tam po prostu wycofam i wezmę go tak na wprost. Znaczy tu musisz moim zdaniem zajechać dopiero stąd. I zacząć skręcać, łamać go. No dobra, czyli tutaj jadę do góry, cofnę i będę wjeżdżać. Ale tutaj, kurde, to nie było takie hop siup. Chłopaki znowu. Tak, dawajcie fotę, no. Zrobimy sobie zdjęcie. Tylko najlepiej jeszcze byłoby, żeby na tego. Nie jest źle. No dobra, czyli kręcioła i lecimy. Jest git. Prosto. Dobrze. Badaj tu. I co tam?
lepsze wyzwanie. Może się uda. Nie wiem, zależy, gdzie pojedziesz, czy pojedziesz w lewo, czy tu. Wprost. Niestety. Słuchaj, w lewo to już... Jesteś mężczyzną, czy jesteś kim? No. Nie, no. Jeden już jest obłocony, a ty co, w lewo nie pojedziesz? Wyciągarka jest. Może damy radę. Zobaczymy. Ja wiem, jak to jest. Chciałbym powiedzieć, że Wojtek podpuszcza, żeby coś się stało. Ale nie ma tak łatwo, nie damy się. Tutaj jest ekipa drewienko, bardzo dobra, więc... Drewienko było fajne, więc coś trzeba znowu jakoś tak, nie wiem, linę zużyć trochę, pobrudzić ją, a nie żeby taka czysta była. Także pracuję nad tym, żeby... Nic się nie stanie, wszystko się uda. Żeby nie miał za łatwo. Trochę za wąsko chyba. Chciałbym tylko powiedzieć, że jestem totalnym amatorem i nigdy po takim czymś nie jeździłem, tym bardziej swoim samochodem, także... Okej. Okay. Na razie nie jest źle. Ale mówię, to wszystko zasługa dobrej ekipy. Byś musiał... No do lewej, nie? Jeszcze parę centymetrów w tą stronę, bo tamto koło już jest blisko krawędzi. Okej. Okay. Na razie nie jest źle. Musisz bieżniki pod kaloszami zmienić. No. Wszystko okej? Okay? Nic nie obdarte? No okej, okej, tylko się zastanawiam. To a, to za skroniec chyba. Gdzie? Tu. A nie, jednak żmija. Zygzakowata. Boże, to jak gliza. No nic. Chłopaki wymyślają coraz gorsze przeszkody. Nie wiem, czy dalej będziemy utrzymywać tą samą znajomość, co wcześniej. Tu sobie azymut obierz. To trochę za mocno, ale... O, tak jest. Dobra, proszę. No jeszcze troszkę. Dajesz, dajesz. Uważam, że przez tą gałąź, co tam była położona i te dwa kamyczki, też byś przejechał.
Nie, no powiem, że zabawa jest w zasadzie przednia. Nie wiem, jak wy się bawicie, nie będąc za kierownicą. Zaraz sprawdzimy. Pierwszy raz na ofie to chyba jest dobrze, co? No nie, no nie lecimy chyba jak amatorzy, mi się wydaje, nie? Chyba, że ten... No, niżej trochę. No, tak. Nie, no nie jest źle, bardzo mi się podoba. Problem w tym samochodzie jest taki, że jak podjeżdżam pod górkę, to ja już w ogóle nie wiem, gdzie skręcać, w którą stronę, czy w prawo, czy w lewo. No, dobrze, że wiesz, jeszcze mniej więcej ogarniam, ile ten samochód zajmuje i co mogę z nim zrobić i w jaki sposób, no nie? To jeszcze wiem, jak wyjść z danej sytuacji, ale no nie wiem, jakbym miał pierwszy raz i nie miałbym wyczucia, to mógłby być problem, no nie? Ale jestem zaskoczony, że tutaj w ogóle udało nam się wjechać, bo to było dosyć wąskie. No i on jest ciężki bardzo. Tak, piaszczyste, ja mam coś do powiedzenia, super. Tak, chciałbym się tu wtrącić. Ja uważam, że to auto potrafi jeszcze więcej i to nie było na pewno ostatnie zdanie. Także myślę, że skończymy na tym znajomość. Dzięki Wojtek, fajnie było. No dobra, którędy jedziemy? Fajnie na... O w mordę, dzieją się dziwne rzeczy. Mocniej odbijaj, Marcin. Tylne przecież koło. To jest większy spad. Ale będziesz tu przechylony. Mi też wydaje, że lepiej tędy, bo tu będziesz też równie jechał. Tu ci spadnie tylne koło i możesz dupą zahaczyć. Znaczy możemy sprawdzić, że dla mnie jest rybka. Możemy dwa razy to przyjechać. No dobra, okej. Dwa razy, nie? Replay. Nie dali replaya. Znowu z tego samego z filmu ten, cytat, no. Nie wiem, czy już pod to podjadę. Czy tam gazu starczy? No proszę, teraz odbijaj. Dobra. Prostuj. O, dobrze. Za mocno, tak? Pomału. To nie. Cofnij. Do tyłu. Dobra, bardziej tak. Tak, dobrze. Dobrze. Jest okej. Jedzie. Teraz tu? Nie. Jest git. Prosto. Prosto. Ja mam prosto. Nie masz prosto. W lewo. Teraz. Dobrze. Teraz tu. Tu. Nie tak mocno. Dobrze. Prosto. I tak trzymaj. Wyprostuj koła, prosto. Jeszcze w lewo. Dawaj. Prosto koła. Dobrze. To był zdecydowanie najcięższy odcinek chyba. Chociaż nie wiem, który był cięższy. Czy to, czy poprzednie ten wąski przejazd? Jazdy były najgorsze. Kurde, no powiem wam, że nie wiem, jak wy się bawicie, ale jest spoko. No. Jest fajnie. Jeszcze ci coś wymyślimy. Ja powiem tak, te płatne przejazdy to jest nic. Jak chcecie dużo zapłacić i pojechać z nami,
No ile to będzie kosztowało? O, tysiące. No to wiadomo, nie? Miesiące? Miesiące ciężkiej pracy. Milion monet albo dolarsów. Dolarsy zbierajcie. Albo te filikoiny. O. Nie, no to było, powiem wam, kurde, niezłe. Nie, no wygląda naprawdę, kurde, ostro. Mogę ci zapozować, żeby to... To naprawdę wygląda na duże, nie? Bo to jest duże, nie wiem, czy to tak samo wygląda w kamerze, ale to jest naprawdę duże. Wygląda to tak w kamerze? No, niestety. Nie? Próbowałem od dołu, od góry, kurde, no, no jest, wiesz... Wiesz, dobrze byłoby pojechać trendy, z trendy wiemy, że w miarę jest ok, bo po klamki to nie chciałbym się zatopić. Mi się przed chwilą wlała, jak tam wszedłem dalej, to mi się wlała woda do kaloszy. No to ja mogę założyć, bo nie wiem, może mam wyższe trochę. O kurde. Widzisz, że tu jest? No jest sporo. Porównajmy do koła, dobra? Ja tu już schodzę. Co krok jest... No tu będzie wklejka. No. Tu może być wklejka. Trzeba to zrobić bardzo przemyślanie. Trzeba to zrobić na prędkości i nie myśleć. Nie, no bo tutaj można się wkleić i to ostro. Albo pojechać bokiem. Tędy? No albo. No jest grubo. Wiesz, nie zapomnij, że to jest... O, tu jest jeszcze głębiej. Trzy tony. Tu już się wlewa. Weź zobacz dookoła, ile to jest. Taka głęboko. Patrz to. Tylko, że tu gdzieś była opona. Ja tu schodzę głębiej jeszcze. W sensie... Gdzie tu jest ta opona? No tu, ale... Weź daj łapę, bo ja sobie nie wyjdę. Ja nie mogę... Ja nie mogę dać ten. Ja nie mogę tutaj dać nogi. Przepraszam. Nie mogę, wiesz. Daj. To się wypnie. Przecież ja to na pełnej prędkości muszę zrobić. Czyż nie przejadę tego wolno? Ja nie wiem, ja powiem wam szczerze, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja też nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jestem w mniejszości. Wolno to się zakopiało. No. Tu nie ma wolno. To jest muł. Trzeba go przyjechać w ten szybko. A przejdziesz to całe, tak? No. Jeszcze dalej. Dobra. Kurwa, jedziemy. Jedziesz? No. Weź tylko to drewno stamtąd. No mu odrzucę. Dobra. Zaraz przejedzie. Mówię, się zastanawiali. Jest okej. Nie wiem, co będzie dalej, ale z przeszkody na przeszkodę jest coraz bardziej hard. Może zjedzmy już te kiełbaski, proszę, proszę. Dobra, czas na kiełbaski. Zmieniam zawód. Zmieniam zawód. Nagraliście to? Idę na przewodnika. Dobra, idę potem. Nogi rozkładamy, czy nie? No, tam można dać. Ja już sobie zmienię buty. Mamy zapałką. Ale zapałki też ona jest pomniejszona, może o jeden rozmiar. Promodo?
bo nie wiedziałem jak... Pięknie. Jest. Jest łup. Prosto z rzeki. Świeżo chlorowana. Woda świeża z rzeki. Jak przyjechaliśmy tutaj, to nie, stwierdziłem, to że to w ogóle nie jest spoko tor. W ogóle nie wiedziałem, że to jest tor, tylko mówię, a takie pipi, nie? Że takie malutkie. Wertepki. Że malutkie, wertepki, ale jednak jak zaczęliśmy podjeżdżać pod tamte stromizny i no w ogóle ta ostatnia kałuża, no nie wiem czy to jest kałuża, czy jak to nazwać już. Nie, to Bajkał. Bajkał. To już zrobiło robotę i chciałbym przejechać tą poprzednią trasę jeszcze raz, zobaczyć i wtedy porównać, bo tu prawdopodobnie przejechaliśmy wszystko, no nie? Czy wszystko, chyba no? Jeszcze nie. Chyba nie. Myślę, że zostało jeszcze tak z 1/3, wiesz? Tak? No. Znaczy bardzo inteligentnie były trasy wybierane, to trzeba przyznać. Tak. Tak, bardzo. Więc... Dlatego było fajnie. I albo z automatu, albo tu odciągam. O, masakra. To nie jest fair wobec lasu. W odcinku, jak byliśmy z Radkiem i Filipem na biwaku, strzelaliśmy do tarczy. Dziś również będziemy strzelać do tarczy. Mamy tu mistrza strzelania. Nie, nie ma takich. To później mi nie wyjdzie i co? To jest taktyczna zagrywka. To jest taktyczna zagrywka. Jest mistrz strzelania jeden, a Wojtek jest jeszcze lepszy. Dobra, okej. Okay. Zobaczymy, co komu wyjdzie, nie? Ja będę... Mam nadzieję, że pójdzie mi trochę lepiej niż ostatnim razem. Ostatnim razem byłem ostatni, więc są duże szanse, że pójdzie mi lepiej. Tamte to już jest dziewiątka. Ja bym to liczył jako ósemkę. Do... Trzeba byłoby tak naprawdę, żeby porównywalnie to zrobić, to każdy powinien mieć nową butlę na strzał. Żeby miał to samo ciśnienie. No ale tutaj teraz już widać, nie? Że prawie no wszystkie w czarnym, ma jedna muka tylko prawa góra. No dobra, zaraz policzyłem punkty. Panie Wojciechu. Wojtek to jest gracz. No, zobaczymy kto w rundzie treningowej będzie mieć najwięcej punktów. No pewnie ty. Mówiłem, że jesteś mistrzem. No, masz rację. Nie na darmo, widzisz? To jest ryzyko. Dobra, dawaj. Za chwileczkę policzymy punkty Wojtka. Ja mam 34 punkty, Michał ma... 56. Zaraz zobaczymy ile ma Wojtek, ale zanim dowiemy się, kto jest pierwszy, kto ostatni, to jeszcze strzela nasz operator. Mm. Powiedziałem, kto jest naszym operatorem. Tak. To ja. Marcin. To ogląda odcinek i to Marcina zna. Tak. Idzie chłopak. Widać, że trenował. Jak kuna idzie. Chyba pierwszy. Nie, środek? No jest, jeden. Dyszka jest na jest. Ile miałeś Wojtek? 49. 20. Ja 30. 30. No to nie tak źle, ja 36. Tak? No. A, no to jak na pierwszy raz. Super. No bo może tu trzeba dociskać. Tu też wiesz, tam powiedzmy muszka ze szczerbinką się kiepsko zgrywa. Trzeba utrzymać tego w łapie. Ale to już idzie. Najlepsza runda w moim życiu. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Tak, myśli. Teraz też dycha, ale bez zera. Czyli co, ile?
To proszę Państwa, chyba mamy zwycięzcę. Co prawda na nic się nie umówiliśmy, no ale... Też jedynki. Dlatego tak podskoczyłem. No i ile masz? Zobaczymy, czy jest dobrym matematykiem. To dwójka, to 51. O, czyli byłeś gorszy o 4, tak? Czy o 5. Czy o 5. Gratulacje, Michał, wygrałeś darmową wizytę w IWA MEP. Które było dzisiaj sponsorem odcinka. Dziękuję panowie. Słuchajcie, także co, odcinek dobiega końca. Michał, no nie na darmo, ćwiczy strzelanie, jak widać. Wygrał. Po tym przedstawieniu musiałem pokazać tutaj robotę. No. Tak, robota dobrze zrobiona. Auto tfu-tfu nie zostało popsute, dotrzymało do końca, w zasadzie my również, także wydaje mi się, że zabawa jak na pierwszy raz, przypominam, na pierwszy offroad była przednia. Przednia, no nie, bo nie pojechaliśmy wcale taką trasą amatorską, mi się wydaje, tylko całkiem taką rzeźką, nie? Dobry przewodnik był, to trzeba stwierdzić, i trasy były dobre. Trasa była taka jak firmy, które specjalizują się w tego typu przygodach, nie? Także, a nawet specjalizują się w tego typu przygodach, ale mniejszymi samochodami, bo przypomnijmy, że to ma prawie 6 metrów. To jest kawał wozu. No, kawał wozu. Jest wysoki i szeroki, także lekko nie było, a jeżeli widać, że było lekko, to zapraszamy w to miejsce i nagrajcie swój film, zobaczymy, jak to będzie. Żeby się chociaż przespacerować po tym, co przejechaliśmy, a na pewno nie wybieraliśmy najłatwiejszych tras, żeby było najbardziej płasko, tylko żeby coś pokombinować i sprawdzić brykę w terenie. No tak, także co? Albania chyba przed nami. Tylko tam są skały. Dobra, jeszcze gdzieś pojedziemy. Zresztą dziękuję bardzo za przygodę. Było zajebiście. No, zajebiście. Fajnie, że mogliśmy się tu spotkać, bo tak naprawdę ja jestem czynnym pacjentem Michała i w zasadzie od tego wszystko się rozpoczęło, nie? Że coś tam od słowa do słowa, a dobra, to pojedźmy w teren. Mieliśmy zrobić co prawda co innego dzisiaj, ale wyszedł... Będziemy to jeszcze robić. No, ale wyszedł offroad i tak jak miało być, także... To była prawdziwa przygoda. Ja jestem szczęśliwy, że mogłem tę przygodę przeżyć z Wami. Z Tobą, Marcinie, i z Wami widzami. Także do następnego, mam nadzieję, szalonego, albo mniej szalonego, albo bardziej szalonego pomysłu. Dzięki. Cześć. Salut. Dzięki. Cześć. Pamiętajcie, że jak jesteście w lesie, to należy ze sobą zabrać to, co przywieźliście na chociażby grilla, a to nie jest to, co my przywieźliśmy ze sobą na grilla, tylko Wojtek, dobry chłopak, posprzątał po kimś. Po kim? 5 minut zbierania i mamy prawie 120 litrów plastiku, szkła. A szkło, jak wiemy, w lesie to jest zagrożenie, tak? Przy obecnej pogodzie może się zdarzyć, że wyjedziemy stąd i za nami zostanie pożar. Więc nie róbmy tak. Zabieramy na pakę i wyrzucamy. Więc oprócz przyjemności jeszcze zrobimy coś pożytecznego.